Cześć, witajcie na kanale, z tej strony oczywiście Arket, a dzisiaj nagram poradnik z gry Ace, czyli Awaken Chaos Era. Dzisiaj nagram poradnik na temat ulepszeń i na temat dungeonów w tej grze. Więc dobrze, zacznijmy. Nie ma co tego zbytnio przedłużać. No, jeszcze jedna informacja. Niestety nie było poprzedniego odcinka w ogóle, bo jednak YouTube zabrania tego typu odcinków z nagrywaniem skrótów meczów. Więc na razie nagram sobie jeden poradnik, zobaczymy co później. Myślę, że ten odcinek wrzucę w sobotę albo później. Zobaczymy, oby jak najszybciej. Więc dobra, na czym ulepszanie w tej grze polega? Rzadkość dzieli się na kilka podstawowych klas. Jest common, czyli oznaczony kolorem szarym, uncommon niebieskim, nie, niebieskim jest elit. Uncommony są zwykle oznaczone kolorem, chwilę tylko doskroluję, to zaraz powinno być, zielonym dokładnie. Elit oczywiście jest elita. Niebieski, a legendarni są na żółtym w tej grze. No więc tak, ulepszanie tutaj dzieli się podstawowo na 5 segmentów, czasami na 4 na niższych rangach, i jest to głównie te klasyczne levelowanie. Ulepszanie rank oczywiście jest za pomocą esencji. W zależności ilość gwiazdek jest od aktualnego poziomu, jak już się to użyje i użyje się jelly, czy co pewnie żelki znaczy, czy coś w tym stylu. I po ulepszeniu tego oczywiście jest wyższa ranga. Maksymalnie z tego co słyszałem to jest 60 level maksymalny. Jest oczywiście zakładka narzędzia, w którym można układać zbroje. Są też relikty, ale tego jeszcze nie odblokowałem, to za wiele o tym jeszcze nie wiem. No i wiadomo, relikty można też sobie ulepszać, wymieniać, i też jeszcze są specjalne boosty w innym segmencie. Jeszcze są glyfy, to na podstawie resortów się zbiera. Im więcej scrolli się ma, tym łatwiej się to ulepsza. I oczywiście jak się uzbiera soul complete, to można ulepszyć na następny poziom, na przykład z junior na advanced i tak dalej. Wtedy jeszcze większe boosty są. Abilitki to też można ulepszać, też na podstawie rzeczy do zbierania to jest. Jak już się wszystko zbiera, to już można ulepszać. Ten item oczywiście się później traci. No i jeszcze jest zakładka guide. Tutaj nie ma żadnych ulepszeń, tylko są po prostu informacje na temat Herosa i jaki sposób jest oceniony w poszczególnych trybach gry. Dobra. I tutaj co my jeszcze możemy powiedzieć? Jeszcze jest zakładka właśnie Ascent. Też bardzo istotne, gdy się ma na przykład duplikaty tego samego Herosa, to można ulepszyć bazową wersję. Jak i również można je zamienić na kryształy, niepotrzebne kopie. Więc tutaj się recyklinguje w sumie sporo w tej grze. No i co tu jeszcze o ulepszeniach można powiedzieć? O, jeszcze na temat tych żeli, to można praktycznie w każdym trybie gry, może poza paroma wyjątkami, zdobyć. Na przykład na podstawie, nie na podstawie, jak się ukończy jakiś level, to zawsze się dostaje ten resource. I wiadomo, im więcej się tego ma, tym lepiej. A jeszcze jakie tutaj rzeczy można... I jeszcze oczywiście to można w zwykłym sklepie, markecie zdobyć. Tutaj w sumie można pokazać. Który można też w sumie odświeżać. W Gold Shopie często się coś takiego pojawia. Tutaj oczywiście już wykupiłem. Ale można to odświeżyć. Zaraz powinno się wyświetlić. Dokładnie. No i tutaj są te jelly właśnie. Scrolle. I oczywiście są eventowe shopy, też tam może się zdarzyć czasami takie rzeczy. No i przejdźmy teraz do dungeonów.
Najbardziej podstawowym dungeonem jest Arcane Dominator w tej grze. Można dzięki niemu zdobyć zbroję i ulepszenia do niej. Ale głównie po zbroję tej większej rzadkości. To jest na przykład Epic zbroja. I też zbroje też polegają na tym, że jak się dwa takie same do kompletu ma, na przykład do wyższego HP, to wtedy jest dodawany bonus do postaci. Statystyk. No i jaki dungeon jeszcze można tutaj wspomnieć? Jest na pewno Void Tower, to jest dość długi tryb, ale można tam zdobywać esencję, więc jest dość przydatne. Endless Trial to jest też bardzo dobry tryb, bo tam można sobie relikty zbierać i w tym trybie oczywiście są większe ulepszenia dzięki temu. Statystyki nie tylko, jakichś sytuacji specjalnych. Bounty Hunt to wiadomo, to po prostu się wchodzi i zaznacza, żeby autoloot był później. I to za jakiś czas się dostaje gwarantowany reward. No albo i nie, bo jest success rate, jeszcze może w tym przeszkodzić. No i wiadomo, tam dużo ulepszeń też jest do ogarnięcia. Samony to wiadomo, to nie w tym raczej odcinku, bo to poza temat odbiega. Samony polegają na tym, że się zdobywa właśnie jeszcze więcej herosów w tej grze. Można dostać jak i również duplikaty, jak i też eventowych. Tam się zdobywa herosy i podstawowe rzeczy. Znaczy nie podstawowe rzeczy. Rzeczy do buildingu. I co, jeszcze jeden dungeon można w sumie opisać. Czy jest No Man's Land. Tutaj się właśnie do upgrade'y do abilitek zbiera. I też jest zakładka Blitz, o której jeszcze nie wspomniałem, która polega na tym, że jak się wybierze, jak się najpierw pokona cały ten stage i się zrobi wtedy Blitz, no albo multibattle, to zależne od trybu. Ale tutaj jest multibattle. To można wielokrotnie robić na automacie. Nie trzeba powtarzać misji na nowo, jak chce się zdobyć więcej tego typu przedmiotów. I jeszcze podstawowym. I jeszcze dodatkowo jest tryb, znaczy to nie tryb, tylko po prostu poczta, który można też odbierać itemy. To jest dość prosty mechanizm, jak się dostaje za jakiś event, albo jakieś rzeczy dają twórcy gry, to po prostu się klika claim all, albo się po prostu to przeczytuje i jest wszystko jasne wtedy. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Piszcie pomysły na różne serie w sekcji komentarzy. No i na razie.